Marek, jesz guacamole na kolację? A zrób! Ciekawe, czy będzie takie dobre jak w hotelu. Nie, ono będzie jeszcze lepsze, pamiętaj. To się okaże, mów jakie składniki. Potrzebujemy 2 dojrzałe awokado, 0,5 limonki, ząbek czosnku, trochę kolendry, to podstawa. Oliwa z oliwek, papryczka chili, pomidor do dekoracji, bułki na grzanki, pieprz i sól do smaku. Miąższ z awokado wydrążamy na talerz, połówkę awokado zostawiamy na później. Resztę rozgniatamy widelcem. Dodajemy łyżkę oliwy, przeciśnięty przez praskę ząbek czosnku, wyciskamy sok z połówki limonki. Dodajemy trochę papryczki chili i dużo świeżej kolendry. Sól, pieprz i wszystko ładnie mieszamy. Bułkę przypiekamy na patelni. Teraz najważniejsze, jajko w koszulce. Do litra wody dodajemy 2 łyżki octu. Jajko ostrożnie wybijamy do miseczki, tak żeby nie rozwalić żółtka. Gotującą się wodę mieszamy, żeby powstał wir i wlewamy jajko. Gotujemy 3 minutki. Marek, próbuj. Wygląda obłędnie. Płynne żółtko. Lepsze niż w hotelu.